Witajcie, witajcie. Dziękuję wszystkim za tak pozytywny odzew pod ostatnim filmem. Czyli jednak nie chcecie krótkich filmów, tak? A dzisiaj będzie krótki film. Komunikat różany z dnia 5 maja. Poruszę najbardziej pilne sprawy. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa dotyczy tego, że przysyłacie do nas na Facebooka, na maila zdjęcia swoich roślin z nietypowymi objawami, których wcześniej nie widzieliście i boicie się, pytacie, co im dolega, co to za szkodnik, co to za choroba, co z tym robić. Pokażę Wam, uspokoję, nic groźnego. Drugi temat dotyczy doniczek. Też bardzo temat na czasie. Dzwonicie, piszecie maile, aż mi szkoda i Was, i dziewczyn w biurze, ponieważ odpowiadają Wam w zasadzie ciągle to samo i te odpowiedzi Was nie satysfakcjonują, ja to rozumiem. Pokażę Wam, jak sytuacja wygląda i dlaczego tak jest i co planujemy zrobić w przyszłości. I trzeci temat, taki najmniej przyjemny, pokażę Wam takie róże, z którymi się naprawdę coś dzieje i możecie mieć takie przypadki w ogrodzie, bo też już widziałem zdjęcia u niektórych osób i powiem, co z tym robić, jak sobie z tym radzić. Zatem zaczynamy. Przysyłacie nam zdjęcia z nietypowymi objawami. Ja tutaj spróbuję znaleźć u siebie takie objawy, ale przyznam się szczerze, że niektóre zdjęcia jeszcze bardziej uwydatniają te nietypowe objawy i strasznie jesteście zaniepokojeni, co z takimi różami, dlaczego tak się dzieje. Chodzi o takie deformacje liści. Takie deformacje liści, czasem jeszcze więcej na piano, na różach wielkokwiatowych, to może wyglądać jeszcze więcej, końcówki zasychają. Niektóre wyglądają tak, ale tutaj Wam pokażę jeszcze na różach wielkokwiatowych, to może być jeszcze inaczej. O, widzicie coś takiego. Tutaj od spodu takie dziwne, jakby zjedzone przez jakiegoś szkodnika, pouszkadzane, zasychające, o, zasychające brzegi. Tutaj dobrze widać. O, widzicie, tak, z takimi rzeczami. I co to jest? Co to jest i dlaczego wcześniej tego nie było? Słuchajcie, to jest sprawa dosyć prosta, ponieważ to jest efekt przymrozków, które występowały, czy zimnych nocy, ale głównie przymrozków, które występowały, no powiedzmy tak, 2-3 tygodnie temu. Wtedy te liście już były, one były bardzo małe i te przymrozki po prostu naruszyły tkankę liścia. Tam się komórki po prostu porozrywały od mrozu i później liść zaczął rosnąć, ale nienormalnie, dlatego że te uszkodzone komórki już się nie naprawiły i stąd te deformacje. Także tym się nie przejmujcie, ale jest jeszcze jeden problem, na który mało kto zwraca uwagę, ale też kilka osób zwróciło uwagę. Też to nie jest nic groźnego, ale troszkę poważniejsza rzecz. Zobaczcie, jak popatrzymy tutaj, to widzimy te charakterystyczne liście, tak? Ale co jest ciekawego? Zobaczcie, że liście są zielone i nie ma takich listków jak tu, nie ma tych czerwonych przyrostów. O, widzicie? Dlaczego? Dlatego, że przemarzł stożek wzrostu, czyli tutaj, o, tutaj nie ma już stożka wzrostu i ta roślina zakończyła wzrost, tak? I co z tym robić? Tak samo tutaj, o, widzicie? Co z tym robić? Otóż są dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, że nie robimy nic, zostawiamy to tak jak jest i po pewnym czasie z kątów, stanie się coś takiego, widzicie tutaj, przemarz stożek wzrostu, ale z boku zaczynają rosnąć dwa nowe pędy. Ale o co chodzi? Chodzi o to i zobaczcie, te całe problemy, te wszystkie problemy dotyczą róż, które dosyć szybko ruszyły. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba bodajże w lutym jeszcze nagrałem taki filmik, mówiłem o cięciu, mówiłem o tym, że róże ruszają i powiedziałem, żeby się wstrzymać z cięciem róż do marca. Ale niektórzy byli tak pewni tego, że już jest wiosna i stwierdzili, że oni już przycięli i tak dalej, i takie objawy mogły ich spotkać. Ja mam tutaj akurat, widzicie, te róże, które nie były cięte. I tutaj,
Tu mamy róże cięte. Zobaczcie, nie ma takich objawów. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy były przymrozki, to nie było jeszcze tych liści. Pędy były małe i one nic tam nie nadmarzło. Tak? O, widzicie to wszystko. I to ładnie rośnie. Tak powinny wyglądać róże z czerwonymi pędami albo z takimi czerwonymi listkami. To znaczy, że wszystko jest ok i one normalnie rosną. I tak właśnie jest i dlatego was uczulałem na to, żeby nie ciąć zbyt wcześnie swoich róż. Ale niektórzy bardziej wierzą swojemu doświadczeniu. No i teraz jest taka sytuacja jak tutaj. Tam, gdzie ja nie ciąłem róż, mam to samo. Zobaczcie, tu jest ok, dlatego że tutaj już te czerwone pędy są, czyli róża rośnie. Ale przejdziemy tutaj, o widzicie, tu musiało być bardziej na przeciągu. Przeciągnęło lekko mrozem i tutaj mamy zahamowanie wzrostu. I teraz co z tym robić? Co z tym robić? Tak jak powiedziałem, można to zostawić. I wtedy będziemy dłużej czekać na to, żeby nam stąd zaczęły wyrastać jakieś nowe pędy. Można też zrobić coś, co przyspieszy wyrastanie tych nowych pędów. Mianowicie, zobaczcie, mamy pęd tutaj, któremu stożek wzrostu przemarzł. Wystarczy, to już kiedyś pokazywałem w tamtym roku, wystarczy wyłamać dosłownie 1 cm, czy odciąć centymetr i już roślina dostaje sygnał, tak samo i tu. Tu co prawda już zaczyna rosnąć, nie? Ale jak wyłamiemy, to budzimy pędy, pąki po bokach tego pędu, tutaj gdzieś u nasady i już roślina dostaje sygnał i stąd zaczną wyrastać nam nowe pędy, które za jakiś czas będą wyglądały tak jak te, o, a później będą wyglądały tak jak te. Opóźni nam to kwitnienie. Opóźni nam to kwitnienie, bo taka roślina niecięta zakwitnie nam, o dziwo, zakwitnie nam później. Oczywiście tutaj niektóre pojedyncze kwiaty będą wcześniej, ale ogólnie zakwitnie nam później niż te rośliny, które były tutaj cięte, widzicie? Czyli niestety wychodzi na moje. Trzeba ciąć rośliny w połowie marca, czy nawet początkiem marca i wtedy, tak jak te były cięte gdzieś koło 5-10 marca i wtedy wszystko jest ok. Natomiast rośliny cięte wcześniej mogły zacząć wcześniej rosnąć, bo było ciepło i potem nadmarzły, lub rośliny niecięte w ogóle też mają ten sam problem. A teraz przechodzimy do drugiego tematu, doniczki. Doniczki, jesteście zaniepokojeni, ponieważ w sklepie mieliśmy napisane, że doniczki będą po 10 maja, a potem nagle zmienił się status, że brak towaru. No niestety, to jest moja wina, biorę to na siebie. Dziewczyny się z tego muszą grubo tłumaczyć, ale już wam wytłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, mamy dwa rodzaje doniczek. Doniczki, które mieliśmy przez zimę w tunelu i które teraz już do was wysyłamy i one były wrzucone na sklep. I one wyglądają mniej więcej tak jak tutaj. Czyli to są rośliny z pąkami. Takie. Taka roślina, o. I takie chcemy wam wysyłać, tak? Ale nie wszystkie odmiany były sadzone jesienią, nie wszystkie odmiany są w tej fazie, nie wszystkie odmiany zimowały w tunelu. Część odmian było sadzonych dopiero w lutym i od razu trafiły na zewnątrz. I powiem wam coś, że ja zdecydowanie wolę bardziej róże, które nigdy nie są w tunelu, które od razu trafiają na zewnątrz. Zobaczcie, o co chodzi. Chodzi o to, że takie pędy rosną grubsze, gęstsze, mniej wybiegnięte, czyli krótsze są trochę, ale są gęstsze, twardsze, takie bardziej zbite. I dlatego tak robimy. Natomiast, zobaczcie, nie możemy wysyłać do was takich roślin w tym momencie. Nie możemy wysyłać takich roślin, ponieważ pierwsze, co musi się stać, to roślina się musi przekorzenić i musi się stać coś takiego, że tutaj dołem zaczną się pojawiać, widzicie, białe korzenie. Na razie się jeszcze nie pojawiają. Dopiero jak tutaj dołem zaczną się pojawiać białe korzonki w tych otworach, jest to sygnał, że w ogóle możemy zacząć wysyłać takie rośliny. Na razie jeszcze to nie nadaje do wysyłki. A druga sprawa, jeżeli płacicie już 30 kilka złotych za roślinę, to na pewno nie chcecie dostać takiej małej, tylko chcecie dostać takie rośliny duże. Takie jak na przykład te. O, widzicie, te będą do was jutro pakowane i jutro będą do was wysyłane. Pąki kwiatowe, kwiaty, duże rośliny. I
to jest dla mnie zrozumiałe, że takich roślin oczekujecie i takie chcemy do Wam wysyłać. Dlatego nie wstawiamy na sklep jeszcze tych małych roślin. Ale ktoś powie tak, że co nam szkodzi wstawić rośliny na sklep, żebyście mogli składać zamówienia z terminem wysyłki na przykład za 2 tygodnie. I zaraz Wam powiem, dlaczego tak nie robimy. Mimo tego, że w zasadzie moglibyśmy sobie policzyć dokładnie, ile mamy jakich róż, wrzucić to na sklep, gdybyście mogli składać zamówienia, bylibyście spokojni, że macie swoje róże w koszyku i one kiedyś tam do Was przyjdą. Nie robimy tego dlatego, że do momentu, w którym nie mamy pewności, że roślina się nadaje do wysyłki, nie chcemy jej wstawiać na sklep, ponieważ mimo tego, że staramy się o nie dbać, robimy wszystko tak jak trzeba, niespodzianki się zdarzają różne. Czasem, na przykład tak jak w ubiegłym roku, oprysk na przykład jakimś w zasadzie pozytywnym aminokwasem, który powinien pobudzać roślinę, może się okazać fitotoksyczny i nagle liście nam zaczną dostawać jakichś dziwnych kropek. Druga sprawa, nawet te rośliny, które były w tunelach, one po wyjęciu z tuneli mają bardzo, bardzo stresujący tydzień lub dwa. Szczególnie w tym roku pogoda była bardzo trudna dla nich. Było bardzo sucho, najgorszy suchy wiatr. Rośliny wyjęte z tunelu mają wydelikacone liście i pierwszy tydzień, pierwsze 2 tygodnie dostają dużego stresu i dzieje się coś takiego, że niestety rośliny musimy potem przycinać, ponieważ zobaczcie, liście na przykład zostają takich odbarwień. To wszystko jest suche powietrze, które trafia na wydelikacony liść. Gdybyśmy Wam takie rośliny wysłali, na pewno bylibyście niezadowoleni. My też tego nie chcemy, więc póki nie mamy pewności, że roślina jest w fazie gotowej do wysłania i będzie wysłana w ciągu najbliższego tygodnia, nie wprowadzamy jej na sklep. I jest jeszcze inny przykład. I tu przechodzę do trzeciego tematu, o którym mówiłem, który już pojawił się. Zobaczcie, większość odmian wygląda tak. Ulistnione, gęste od samego dołu, zdrowe. Tak jak powinny być. Takie rośliny możemy Wam wysyłać, tak? Ale niektóre odmiany, takich odmian jest niewiele, ale niektóre odmiany, nawet takie, które należą do dosyć zdrowych odmian, tak jest w przypadku róży flamentans. Zobaczcie. Tam, gdzie sobie ona rośnie od początku w gruncie, czy nawet w doniczce, ale na zewnątrz, nie ma z nią w zasadzie żadnych problemów. Ale ta odmiana od lat sprawia nam ten sam problem. Jeżeli jest w tunelu przechowywana, tak jak ta, wyciągnięta z tunelu wiosną wczesną, ma już liście, do tego przychodzą niskie spadki temperatur, znaczy temperatury bliskie zeru, zaczyna się opadanie liści i już widziałem na niektórych zdjęciach u Was na Facebooku podobne objawy i pytania, co to jest. Większość osób diagnozuje to jako czarną plamistość i powiem Wam, że niekoniecznie może to być czarna plamistość. Mimo tego, że objawy są takie, zobaczcie, o, plamy na liściach, ale to jest objaw, to co tutaj widzimy, to jest objaw mączniaka rzechomego, a nie czarnej plamistości. Zobaczcie. Tak wyglądają objawy. I słuchajcie, mączniak rzekomy, jaki wymaga interwencji? No niestety, trzeba tutaj opryskać. Powiem tak, bardzo rzadko w ogrodzie macie z tym do czynienia, ale jeżeli macie coś, co wygląda na czarną plamistość bardzo wczesną wiosną, czyli w kwietniu, w maju, najprawdopodobniej jest to mączniak rzekomy, a nie czarna plamistość. Nie mówię, że zawsze, ale zobaczcie, takie objawy często mogą być brane za czarną plamistość, co jest charakterystyczne. Zobaczcie, przy mączniaku rzekomym bardzo charakterystyczne jest to, że na przykład jest taka plama na jednej połówce liścia, odcięta wyraźnie głównym nerwem i ona przyjmuje często kształty geometryczne, jakieś trójkąty, tak jak, ale są też takie plamy, które mogą przypominać czarną plamistość i to jest troszkę mylące, ponieważ zupełnie inne środki działają na czarną plamistość, zupełnie inne środki działają na mączniaka rzekomego. Nakręcę o tym film, jak sobie radzić z mączniakiem rzekomym. Jest to dosyć trudna choroba, ponieważ trzeba wykonać oprysk bardzo szybko, przy pierwszych objawach. Wtedy jest szansa, że coś się zadziała. Druga sprawa jest taka, że
Mączniak rzekomy dużo mocniej osłabia rośliny niż czarna plamistość. Zobaczcie, one potrafią być takie łyse całkiem tutaj. Dobrze, chociaż mają jeszcze u góry liście, to je ratuje, bo czasem jest tak, że po prostu liście spadają całkiem i są gołe pędy. Dlatego, nauczony doświadczeniem, nie wstawiamy na sklep roślin, których nie mamy w planie wysłać w następnym tygodniu. Co z tego wynika? Mianowicie to, że co czwartek, ponieważ wysyłki robimy od poniedziałku do środy, takich róż, co czwartek śledźcie naszą stronę, ponieważ co czwartek będzie aktualizacja stanów magazynowych i to wszystko, co będzie się nadawało do wysyłki, będzie się w czwartek pojawiało do zamówień. Prosimy Was o cierpliwość. Nie gwarantujemy Wam, że będą za 2 tygodnie czy za 10 dni, że będą wszystkie odmiany, które są w katalogu, bo tak nie będzie. Największy wybór jest jednak w październiku, wtedy są wszystkie odmiany dostępne. W doniczkach wszystkich odmian nie będzie, choćby z tego powodu, że niektóre odmiany wysprzedały się w 100% już w październiku i myśmy nie mieli co posadzić do doniczek. Postaramy się zrobić wszystko, żeby w przyszłym sezonie, o tej porze, sytuacja wyglądała inaczej, żebyśmy mieli ciągłość sprzedażową, bo to dla nas też jest ważne, i żebyście Wy mieli mniej stresu, więcej przyjemności z zakupów. Myślę, że mogę liczyć na Waszą wyrozumiałość. W zamian za to odwdzięczę się kolejnymi filmami z poradami, które Wam się przydadzą.